moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Tomek, pamiętasz jak rozmawialiśmy w maju, to było zaraz po wydaniu płyty Głupi. Ty tam powiedziałeś w wywiadzie, że nie oczekujesz boomu na Tomasza Organka, na ten album, ale ten boom się jednak pojawił, prawda? Nie wiem, czy można to nazwać boomem. Po prostu my zrealizowaliśmy ze swojej strony te rzeczy, które chcieliśmy. I to spotkało się, wiesz, z uznaniem i krytyki, i widzów. To też trudno to ocenić, bo te rzeczy się niby dzieją, my gramy koncerty i tak dalej, ale ja tak naprawdę nie wiem, wiesz, na ile to te kręgi na wodzie się, jak szeroko się rozchodzą. Ja jestem zadowolony ze swojej roboty przede wszystkim. Po tych kilku miesiącach, odkąd my się wtedy spotkaliśmy, ciągle jestem zdania, że nie popełniliśmy na płycie żadnych błędów. Ja zawarłem tam, co chciałem i tyle. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie... No z jednej strony tak mówisz, ale zapytam, czy potrzebowałeś jakiejś takiej akceptacji ze strony nawet nie tyle publiczności, bo jakby koncerty to wiadomo, że to jest energia dodatkowa, ale ze strony tego środowiska. Wiesz co, każdy potrzebuje akceptacji, nawet jeżeli jeżeli powie, że nie, bo to... Największy undergroundowiec powie, wiesz, się do tego nie przyzna, ale i tak potrzebuje tej akceptacji, chociażby tego środowiska, w którym funkcjonuje, bo samemu, jak człowiek jest sam w ogóle, wiesz, zupełnie pozbawiony jakichś bodźców z zewnątrz, to nie zadziała, bo nie ma tej interakcji, nie ma takiego sprzężenia zwrotnego, wiesz, od ludzi i jest to wiele ciężej. I myślę, że finalnie to się po prostu po jakimś czasie kończy, jeżeli nie ma tej akceptacji. Mówiłeś o tej akceptacji też środowiska, pojawiła się jedna szczególna osoba, mam wrażenie, patrząc na polski rynek muzyczny, czyli Adam Darski, Nergal. Jak wy się poznaliście? Znaliście się wcześniej, czy jakby to właśnie docenił twój dorobek obecny? Nie, my się poznaliśmy po płycie Głupi, dokładnie w Krakowie, na męskim graniu. I Adam przyszedł na backstage po naszym koncercie i powiedział, że bardzo mu się podoba to, co my robimy i mamy ze sobą kontakt, wiesz, gadamy o muzyce, o różnych rzeczach. I to nie tylko z Nergalem, wiesz co, poznałem mnóstwo ludzi w ogóle bardzo fajnych i to ze środowisk, w których wcześniej zupełnie nie funkcjonowałem, bo brałem udział w innych projektach, które były, wiesz, oddalone zupełnie od tych ludzi. Powoli kończy się dzień, a jutro będzie futra. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie. Rozmawialiśmy w maju, to ja przyznam szczerze, że traktowałem projekt Organek jako rzecz poboczną przy zespole Sofa. Ty zresztą powiedziałeś, że zrobiliście sobie przerwę. Teraz się to zmieniło? To znaczy Organek jest na pierwszym miejscu? Czy w ogóle tak do tego nie podchodzisz? Ale ja nie powiedziałem nigdy, że to jest poboczna rzecz. Organek to ja, jest... Ja mówię o swoim odczuciu i jakby środowiska też chyba. Nie wiem, ja zawsze wiedziałem, że zrobię swój zespół i to była kwestia czasu. To trwało dosyć długo oczywiście. Ale ja się też z tym nie spieszyłem, bo nie chodziło mi o to, żeby nie wiem, osiągnąć jakikolwiek inny cel niż ten, który miał mnie samego spełnić. Jakby. Powiedzmy sobie szczerze, nie jesteś po talent show i nie musisz już czegoś robić, tak? Jakieś płyty, bo ktoś na to czeka. Znaczy na pewno ktoś czeka, ale jakby to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Nie, to ode mnie zależy. No ja czekam. Ja czekałem na pierwszą płytę, aż się wydarzy, teraz czekam na drugą, bo też zaczynam nad nią pracować. I to jest dla mnie najważniejszy bodziec.